Nigdy nie byłam na rajdzie. Dlaczego? Chciałabym zobaczyć, jak to jest. Czy taka przejażdżka rowerowa jakoś pomoże ci lepiej zapamiętać te nauki? Tak. I ten dzień, że mogłam uczcić ten dzień z Janem Pawłem II. Janem Pawłem II to nie było wiele imię papieża. On jedyny zrozumiał każde dziecko. I tylko za nim dało się porozmawiać. On przekazywał ludziom, że trzeba iść za wizją Michała Anioła. Za konklawę. I w ogóle za religią. Bardzo fajny pomysł, ponieważ Ojciec Święty przez cały swój pontyfikat mówił do młodych ludzi: wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. To jedna sprawa. Druga sprawa, on był sportowcem, pływał kajakiem, jeździł na nartach, pływał w basenie. No nie widziałem zdjęcia na rowerze, ale z pewnością na rowerze też niejednokrotnie jeździł. I to jest coś innego, coś takiego bardziej może atrakcyjnego dla tych młodych ludzi, aniżeli modlitwa różańcowa, przypuśćmy, w kościele. Coś innego, bo modlitwa poprzez jazdę, poprzez wspólne miejsca, postoje przy pomniku papieża, przy kościele miłosierdzia, przy sanktuarium, przy kościele ducha. I to jest taki inny sposób wyrażenia swojej czci dla papieża. Po trzy osoby. Jedziemy bardzo powoli. Bardzo powoli, ponieważ jesteśmy w finalnym etapie. Thank you.